Cześć wszystkim, zapraszam Was dzisiaj na porównanie dwóch robotów Lidlo Mix Connect Plus oraz najnowszej wersji Smart. Wielkość robotów znacząco się nie różni. Smart jest trochę krótszy i wyższy, a zarazem smuklejszy, zgrabniejszy i taki bardziej estetyczny. Jak od razu można zauważyć, do mizy została dodana rączka. Myślę, że dużo osób na to czekało. Jest to element, którego mi bardzo brakowało w tym robocie. Teraz użytkowanie tego robota będzie prostsze i przyjemniejsze. Za pomocą tej rączki wyjmiemy miejsce z urządzenia za pomocą jednej ręki, co jest mega ułatwieniem podczas korzystania z robota. Na początku zajrzyjmy do środka robotów. Sprawdźmy, jak długo włączają się obydwa urządzenia. Włącznik urządzenia znajduje się po tej samej stronie, czyli po prawej. Connect Plus włącza się szybciej. Pewnie jest to spowodowane tym, że oprogramowanie w Smart zajmuje więcej pamięci, ale robot jest od razu połączony z serwerem. Oprogramowanie działa też płynniej i szybciej niż w Connect Plus, a wyświetlacz jest bardziej czuły na dotyk. Na wyświetlaczu jest znacząca różnica. Smart jest kolorowy, przyjemniejszy dla oka, a oprogramowanie jest zdecydowanie bardziej dopasowane do użytkownika. Zobaczmy, jak wyglądają te same przepisy w obydwu robotach. Na Smarcie zdecydowanie lepiej to wygląda, w Connect Plus wygląda to totalnie zwykle. Porównanie programów automatycznych. Connect Plus ma do zaoferowania nam tylko 3 programy, natomiast Smart aż 14. W Smarcie dodatkowo są to programy takie jak gotowanie jaj, sous vide, wolne gotowanie, turbo, fermentowanie, smoothie, miksowanie na pire, gotowanie ryżu, podgrzewanie wody, płukanie. Uważam, że są to bardzo fajne i przydatne programy dla użytkownika, z których akurat często się korzysta. Porównajmy sobie pracę silnika na tych samych ustawieniach. Smart jest cichszy od Connect Plus, pracuje bardziej równo. Moc urządzenia Connect Plus to miksowanie 800 W, obroty 5200, moc grzania to 1000 W. Robot Smart, moc miksowania to 1000 W, obroty 5600, moc grzania to 1050 W. Zakres temperatury jest taki sam w obydwu, czyli od 37 stopni do 130 stopni. W robocie Smart możemy utworzyć swój własny terminarz i zaplanować posiłki na przykład na cały tydzień oraz dodawać swoje notatki do każdego przepisu. Baza przepisów jest taka sama, nowe przepisy mają pojawiać się w aplikacji, gdy już będzie dostępna w Polsce. Na tę chwilę jeszcze niestety nie jest to możliwe. Wyświetlacz w Connect Plus to niecałe 7 cali, w Smart wielkość wyświetlacza to niecałe 8 cali. W Smart można jednorazowo wyrobić 1 kg mąki, a w Connect Plus tylko 500 gram. Jest też fajna zmiana w pokrywie misy. W Connect Plus pokrywa obracała się ciężko, trzeba było używać dwie ręce, żeby ją otworzyć i się z nią siłować. A tutaj mega na plus, bo pokrywa do tego robota otworzy się jednym palcem, otwiera się bardzo łatwo i bardzo delikatnie. Jest to akurat bardzo duże udogodnienie podczas używania robota, ponieważ pokrywę otwiera się bardzo często podczas przygotowywania jakiegoś przepisu. Kolejna zmiana zdecydowanie na plus jest to oczywiście misa, do której dodano rączkę. Teraz misa będzie poręczniejsza i możemy wyciągnąć misę z robota za pomocą jednej ręki. Zmieniły się też uchwyty, które zostały wydłużone i wyprofilowane, są bardziej poręczne i zdecydowanie lepiej chwycić misę nawet jedną ręką. Noże są takie same i tej samej konstrukcji. Po podłączeniu na swoje konto mamy również możliwość udostępnienia przepisu na Facebooku czy Twitterze bezpośrednio z urządzenia. Nową rzeczą w robocie Smart są filmiki do przepisów, są bardzo fajnie nagrane, nie jest jeszcze ich dużo, myślę, że na pewno będzie więcej w przyszłości, ale są dobrym startem dla początkujących.
Różnica jest głównie w oprogramowaniu oraz mocy urządzenia. Rzeczywiście nowe oprogramowanie to duży przeskok pomiędzy starą wersją, wygląda lepiej, jest bardziej dopasowane do użytkownika, ma więcej programów automatycznych, będzie możliwość połączenia ze smartfonem, można planować posiłki, robić notatki, są też gotowe przepisy z filmami, ale funkcje robota nadal są te same. Jeśli ktoś w tej chwili zastanawia się nad zakupem robota, to zdecydowanie warto zaczekać z zakupem na smarta, aż pojawi się w Lidlu w Polsce, ale jeśli ktoś kupił robota całkiem niedawno, to raczej nie warto wymieniać na nowszy model.